Mano, wiecie co, znalazłem na Elixie motocykl, który mnie interesuje, a mianowicie jest to Duke 690 w kolorze białym i z kufrem. I w mojej okolicy on się znajduje, no jakieś nie wiem, do 30 km. I jadę teraz, widzicie, na przegląd. Jak będę na przeglądzie, to sprawdzę, jaka odległość jest właśnie do tego gościa, który ma na sprzedaż tego KTM-a Duke'a. No i podjadę, może uda się nagrać jakiś filmik. Czekajcie na to. Być może uda się nagrać filmik z ukrytej kamery, oczywiście. Muszę wam powiedzieć tak na marginesie, że mam jeszcze jakąś tam propozycję zakupu motocykla, tylko trochę mniejszej mocy, ale najważniejsze, super nadający się do wheelie, czyli taki miejski bandyta. No i w teren też można pojechać. O, już chłopaki się namawiają tutaj na jazdę. Tymczasem. No, ja jestem po przeglądzie i jadę teraz, właśnie umówiłem się z gościem i właśnie, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że on ma bardzo dużo sprzętów, mówię, że 30 motocykli ma, czyli do wyboru, do koloru, mówię, może ja potrzebuję supermoto, on mówi, zapraszam, dobra, jadę, no zobaczymy, może uda się coś nagrać tymczasem. Włączam tryb sportowy, jazda, pany, nie ma co. Powiem wam, na trybie sportowym, no taki jest dynamiczny, bardzo. Szybko biegi zmienia, szybko się wkręca. Ale jaram się tym, co tam zastanę. Jakie sprzęty i czy jakiś mi przypasuje. I czy dogadam się cenowo w ogóle. No chciałbym się dogadać cenowo, żeby mi pasowało. Czyli zakup do 20 tysięcy, nic więcej. Ojany, żeby starego gruchota jakiegoś nie kupić, nie? Wiecie jak to jest. Oj, takie dni, jak się jedzie oglądać motocykle, to są przepiękne. Tak patrzę na nawigację, żebym dobrze pojechał. Także trzymajcie kciuki, żebym dziadostwa nie kupił. Ale się jaram tym. To jest niesamowite. Też tak macie? O, coś mam gdzieś skręcić w lewo, o, Holender. Dobrze, że spojrzałem tymczasem. Dojeżdżam, włączam kamerę, chowam do kieszeni. Trzymajcie kciuki. Nara. Gdzieś muszę tutaj zjechać w prawo. Chyba tu. No dobra, to mamy tego Duke'a, no bo tego oglądałem właśnie. I co jeszcze? No 125 mam przy Duke'a, 125, a mogę go zobaczyć? No. A to jest supermoto w ogóle? No. Jaka cena ostatecznie? No i to jest 16900, nie? Ostatecznie to 16 mogę zrobić. Mhm. On jest cały bez wypadek, no tyle, że ma przebieg, ale jest wszystko, kurde, w serwisie. Ile on ma przebiegu? 5 dych. Wszystko jest na książkach robione, tam są grube serwisy, po tam 1500 euro, także... Mhm. Dzień dobry. A można go odpalić? Nie, jest. Jest? Jest. Może jeszcze zimno. Ja myślałem, że już jakieś inne silniki są, a tu LC4, nie? Nie, coś tu chyba nie. A co było robione w ogóle w silniku?
dobra, dobra. No to w kontakcie jesteśmy, no nie? No dobra, spokojnie. Dobra, dzięki. No ale już teraz wiem. Nie, no fajny, fajny. Zobaczymy jeszcze jeden egzemplarz, ale nowy, nowy. Właśnie w tej sprawie zadzwonię zaraz i zobaczymy. No to już by była niespodzianka zupełnie na kanał, nie? Taka, to co teraz będę dzwonił, nie? Nie mówię teraz o tym sprzęcie. Wiecie co, wczoraj mi się takie marzenie włączyło i do nocy oglądałem jazdę właśnie Husqvarnami, KTM-ami, Supermoto na niemieckim. Za 1 km skręć w lewo, Franciszkańska. Okej, skręcę. I powiem wam, petarda, nie? No petarda. Każdy filmik petarda, nie? Uwielbiam to, uwielbiam w ogóle jazdę taką bandą po mieście. Im większe miasto, tym lepiej. No. Supermoto. Supermoto, to jest to. To jest to. Czyli będę miał supermoto tutaj na miejscu. Czyli BT 350, a tam będę miał... Skręć w lewo, Franciszkańska. O, trzeba w lewo skręcić. A tam będę miał też supermoto, tylko mocniejsze. A czy może nie mocniejsze, ale... Takie miejskie bardziej. 9,8 km skręć w prawo. Jakby co, to nara. Trzymajcie kciuki, żeby coś się udało. Albo ten używany, albo z Niemcowni coś, albo nowy od sponsora. Nara. Tak? No cześć. Hej. No fajnie to idzie, jak te systemy się poodłącza, to ten motocykl idzie na koło ekstra. No, no mówiłem ci, bo ma antyshopping i ma quick shifter, tak? Też. No. No, no, także tam, no, tam jest ta moc, moim zdaniem, jak ja jeździłem, a jeździłem trochę tym motorem, to ta moc jest taka fajnie optymalna, bo ona nie jest taka wyrywająca, a nie brakuje tej mocy, to jest takie, wiesz, że niech ta moc nie poraża, nie? No. Bynajmniej są dwie sztuki, biała. Głupawka mnie wzięła na supermoto. Trzymajcie się, nara.